Kochani, dzisiaj chciałabym podzielić się moją historią, jak spotkałam Jezusa. Na początku chciałam troszkę powiedzieć o sobie. Na imię Kasia. Pochodzę z bardzo z katolickiej rodziny. Wychowałam się w katolickiej rodzinie. Nie są z Warszawy. W rodzinie zdrowej ogólnie. Niczego nam z siostrą nie brakowało. Byłyśmy też, miałyśmy wszystko, aczkolwiek była taka pustka cały czas. Ja też miałam 5 operacji i wtedy też moja rodzina bardzo gorliwie modliła się do Boga. Tylko że ten obraz Boga był fałszywy. Ja też w takim obrazie Boga dorastałam cały czas. Byłam osobą bardzo religijną, niesamowicie religijną i też jakby przypisywałam to, że żyję, że jestem uratowana. Po prostu miałam takie myślenie wtedy, że ja jestem pozostawiona na ziemi po to, żeby mieć jakąś, że Bóg mnie w jakiejś misji pozostawił. Rządzić do zrobienia. Przekowała taka dziewczynka, nie pamiętam, ile miałam lat. Usłyszałam takie pragnienie miałam w sercu, żeby wyjść na łąkę. Nie rozumiałam tego wtedy. Powiedziałam mojej mamie, że mam spotkanie. I ona tak się zdziwiła, spotkanie, ale z kim? Co wymyśliłaś? Ja mówię, że ja mam spotkanie z Bogiem. I pamiętam, że ja wtedy poszłam. Nie pamiętam, co ja dokładnie wtedy mówiłam, ale ja wiem, że z nim rozmawiałam, chociaż go tak naprawdę się okazało nie znałam. I tak dorastałam z tą pustką w sercu, szukając zapełnienia. Nie miałam problemu z uzależnieniami, z nałogami, aczkolwiek pojawił się pracoholizm później, kiedy poszłam do szkoły średniej. Nieustannie też zabiegałam, chciałam mieć jakąś karierę, też miałam bardzo dobre oceny w szkole, wjeżdżałam na jakieś wyzwania językowe, ale ciągle czegoś brakowało. Wyjeżdżałam też do Niemiec, bo studiowałam germanistykę. Myślałam też, że może tam zostanę jednak i to mi będzie przynosiło szczęście. Bałam się w ogóle mówić, że jestem szczęśliwa. Nie czułam tego tak jakby wewnętrznie też. Dalej jakby cały czas tkwiłam w religii. Później z czasem to się jakby też nasilało. Przed nowym narodzeniem też dość często modliłam się na różańcu na ulicach Warszawy, przemieszczając się. Byłam też uznawana za bardzo taką religijną osobę w kręgu moich znajomych i rodziny. Ciągle też w sercu miałam takie pragnienie, żeby żył we mnie Chrystus. Ja wtedy tego nie rozumiałam. Te wszystkie słowa też słyszałam w kościele katolickim, były takimi frazesami, takimi... Bardzo miałam takie pragnienie, że chcę być świadectwem dla świata. To już we mnie tak pracowało, jako małej tej dziewczynce. To się nasilało, ale to nie przynosiło mi życia. Jakby ja, będąc w kościele katolickim, nie przynosiło mi to żadnego życia. I sobie tak niby żyłam tak niby normalnie, ale ciągle czegoś mi brakowało. I też w tym roku właśnie moja siostra zaprosiła mnie do Łodzi, bo mieszka obecnie w Łodzi. Zaprosiła mnie do Łodzi i na tak zwany maraton z Jezusem do Kościoła Zwycięstwo. No i ja, jako taka osoba religijna, myślałam, dobra, o jakieś uwielbienie Boga jest, że będziemy uwielbiać, będzie pastor. No ja wtedy dla mnie to był szok. Ja taka zakorzeniona w religii, czy w ogóle w katolicyzmie, więc, ale dobra, zobaczę, spróbuję, co tam mają. Ja pojechałam na te moje imieniny do Łodzi, poszłyśmy. To odbywało się właśnie w Teatrze Dom. Ja tam
rozpoczęło się uwielbienie. Czułam, że te wersy, które śpiewane były w tej, w tej piosenkach, to mnie trafiają, ale ja tak naprawdę miałam straszne takie też ataki demoniczne na poziomie myśli, co ja tu robię, po co ja tu jestem, co oni w ogóle wyprawiają. Patrzę na moją siostrę, która całą sobą uwielbia Boga, a ja mam takie zamieszanie w głowie, taki męk w głowie. I pamiętam, że wtedy tylko taki cichutki głosik się przejawiał w moim sercu. Ja tu jestem, ja tu jestem. Ja tak trzymałam się tych słów. Też pastor modlił się nad ludźmi. Ja podeszłam, ale chyba też zatrzymałam przez ten strach, który we mnie był. Zatrzymałam działanie Ducha Świętego w sobie. Ale zaczęłam szukać realnie Boga. Ja też wcześniej czytałam tak Słowa Bożego, tylko opierałam się na tym, co słyszałam w Kościele Katolickim, często chodziłam na msze święte, modliłam się sporo, ale ciągle to nie niosło życia. Przyszedł taki moment, ja zaczęłam jakby cyklicznie jeździć do tego Kościoła Zwycięstwa na te maratony, raz w miesiącu było organizowane. I z każdym tą niedzielą było lepiej jakby. Kiedy siostra moja krótko przede mną, pod koniec maja tego roku, narodziła się na nowo, zaczęła głosić mi Ewangelię. No i ja wtedy doświadczyłam kolejnego szoku. Wszystko mi runęło. W tamtym roku też byłam, w ogóle myślałam, że pierwsze jakby bałwochwalstwo, oddawanie czci Bożkom mnie w ogóle nie dotyczy. Ale się okazało, że mnie bardzo dotyczyło. Ja w tamtym roku też pojechałam specjalnie do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio. Też pokutowałam z tego. W każdym razie, tak, z wielu rzeczy. Zaczęłam właśnie głosić Ewangelię. I ja pamiętam moich pokojników, wtedy jeszcze mieszkałam na Woli. Przekaz wszakach się okazało, niedaleko Kościoła Zwycięstwa, Kościoła Mocy. Mówię, usiadłam w ogóle tak na łóżku i Boże, ja chcę poznać prawdę. Ja mam takie zamieszanie, że ja chyba zaraz zwariuję. Ja chcę Cię poznać, wyprostuj tą ścieżkę mojego życia, bo ja nawet dalej nie chcę żyć. I odpowiedź bardzo szybko przychodziła. Ja zaczęłam się jeździć do Kościoła Zwycięstwa w Łodzi, te maratony. I Duch Święty nie pracował. Pokazywał mi wiele sytuacji z mojego życia wcześniejszego, starego. I ja zaczęłam w ogóle po kolei wszystko odrzucać, co było związane z religią. I taki moment nastąpił, właśnie to było 9 czerwca tego roku. Przez telefon przyjęłam Jezusa, bo zadzwoniła do mnie właśnie kobitka z Kościoła Zwycięstwo. Opowiedziała mi Ewangelię. Poprosiła mnie w modlitwie. Ja realnie doświadczyłam działania Ducha Świętego we mnie. Ja aż siedziałam, pamiętam wtedy, na łóżku w swoim pokoju. Modliłyśmy się. I po tej rozmowie, po tym przyjęciu Jezusa, moje życie się zmieniło. Bardzo radykalnie, całkowicie. Ja nawet odczułam, ja też miałam dużo kompleksów. I w ogóle patrząc w lustro po tym wydarzeniu, ja widziałam inną osobę. Widziałam, że mam inne oczy, że miałam w ogóle ciało inne. Ja zaczęłam w ogóle z zachwytem na siebie patrzeć. I te słowa mi przypomniały te święty, że ja tak bardzo pragnęłam, aby Chrystus żył we mnie realnie. Że to było takie wielkie pragnienie mojego serca. I to się właśnie spełniło. I to marzenie moje się spełniło z dzieciństwa. Jak wiele innych też po Nowym Narodzeniu. I następnie ja zaczęłam też. Poczułam takie pragnienie w sercu, że ja chcę być w jakiejś społeczności Kościoła, że ja nie chcę zostać tak sama, bo ja czułam takie młode dziecko, które dopiero się narodziło i teraz nie wiem w którą stronę. Powiedzcie mi dalej tą prawdę, jak chcę ją znać, bo ciebie było za mało. Też w ten dzień, 9 czerwca, zaczęłam sprzątać też w swoim pokoju. Wyrzuciłam te różańce z San Giovanni Rotondo, wyrzuciłam te książki o świętych. I cała taka torba się zbierała w ogóle. Postanowiłam, że ja to osobiście do śmietnika wyniosę. Tak też zrobiłam. I
Później, czyli ja pracowałam w tym czasie w przedszkolu niemieckim w Warszawie i na okres właśnie wakacji przyszła Agnieszka Smoczyńska. Tak, i Agnieszka, a krótko przed tym jeszcze jakoś, jak Agnieszka powiedziała mi o Kościele Mocy, to Artur Szczepaniec właśnie z Kościoła Zwycięstwo z Łodzi powiedział mojej siostrze, polecił w ogóle Kościół Mocy. A ja tak szukałam, prosiłam, mówię, Duchu Święty, pokier, gdzie mam iść, ja po prostu muszę być w jakiejś społeczności. I pamiętam, że on powiedział w Kościele Mocy i za kilka dni, bo bardzo krótko to trwało, Agnieszka zapytała mnie, pamiętam to pytanie, a nie, ja zapytałam Agnieszka, a gdzie ty w ogóle jesteś w kościele tutaj w Warszawie? A Aga mówi, a w Kościele Mocy, a przy Kasprzaka jesteśmy, ale się przeprowadzamy. Gdzie jesteście? Przy Kasprzaka? Ja mieszkam w drugiej części, nie? A ona mówi, tak, no chodź, może na ewangelizację przyjdziesz uliczną, i tak słucham, nie? No dobra, ale nic mi narzucała, zostawiła mnie z tym tematem. Też był taki dzień, pamiętam, że Bóg posłużył się Agnieszką, żeby też uwolnić mnie od ducha śmierci i porażki, bo cała lista się okazała z dzieciństwa, bo ja też te operacje wszystkie tak przepisywałam. Może bym błędy przypisywała też, może gdzieś jakieś doświadczenie przez Boga. Chciałam po prostu zasłużyć na Jego łaskę. Ja tak żyłam po prostu w takim fałszu. Niejednokrotnie mnie szatan okłamywał. Też miałam, spadłam ze schodu 2 lata temu, miałam złamaną nogę z przemieszczeniem. Miałam 6 rób, miałam jakąś płytkę wstawianą i też mi szatan wkręcał, że ja nie będę chodzić na obcasach, że ja nie będę biegać ponownie. A ja normalnie funkcjonuję i uznaję, że w ogóle tego dzwonienia nie było. Wracając do tematu. I wtedy pamiętam, że też Agnieszka modliła się o mnie. No, z pięknego uwolnienia doznałam, Boże, pięknego działania Ducha Świętego w sobie. Ja czułam się o 10 kilo lżejsza i czułam, że po prostu ja wreszcie zaczynam żyć. Że ja wreszcie znalazłam Boga żywego i prawdziwego. To nie żadna ściema. I zobaczyłam właśnie, jakie owoce wynikają tego w krótkim czasie w moim życiu. I potem, tak, 12 sierpnia tego roku postanowiłam, że przyjdę do Kościoła Mocy i przekonam się na własnej skórze, o co chodzi. Nie oglądałam żadnych nauczeń Artura, nie słuchałam, tylko po prostu przyszłam. Zostałam bardzo serdecznie przywitana tutaj i poczułam się jak w domu. I nawet powiedziałam, że Agnieszka zaprosiła mnie na obiad i porozmawiałyśmy. I Aga, wiesz co, ja znalazłam swój kościół, ja znalazłam swoje miejsce. No miałam wrażenie, że Agnieszka już to wiedziała. tylko powiedziała mi, że ja pasuję do tego kościoła, co mi potwierdziło jeszcze, że jestem w dobrym miejscu. I w bardzo szybkim czasie, ja wchodząc tutaj, przychodząc, postanawiałam sobie, że regularnie będę uczestniczyć w nabożeństwach niedzielnych i modlitwie środowej. I zapragnęłam, żeby mieszkać bliżej kościoła. Ja zaczęłam po prostu ściągać rzeczy z nieba. Zaczęłam ściągać rzeczy z nieba, stosować się do tego, co głoszą pastorzy. I założyłam całkowicie w ogóle zmianę mojego życia. Ja mogę dziś powiedzieć, że odważnie, nie boję się tego, że jestem szczęśliwa dzięki Jezusowi, że to szczęście mam w Nim. I następnie, przychodząc tutaj właśnie na modlitwę, ja czułam takie przemianie Ducha Świętego, żeby szukać tego mieszkania na Bielanach. W ten sam dzień, kiedy ogłosiłam, ta oferta mi się spodobała, pokój w ogóle ogłaszałam, miała duży pokój, że będzie przestronny, bo ja lubię przestrzeń, że nie będzie drogi, że będzie w okolicy kościoła i zostawiłam. Znalazłam, potem miałam przynaglenie do szukania podobnego tego pokoju, bo tak odkładałam to i zwróciłam uwagę, że jakoś skontaktowałam się z tą dziewczyną i ogłosiłam w ten sam dzień rano, że ja to będzie mój pokój. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że ja tam zamieszkam. Ta dziewczyna, no i pod koniec tego dnia ten pokój był wynajęty przeze mnie. Nie dziwiło mnie to.
Okazało się później, po jednym z właśnie spotkań z Arturem, że ja mieszkam, mam 12 minut autobusem z kościoła do domu. Kolejna rzecz to, w moim sercu było takie pragnienie, żeby mieć swoją szkołę, żeby mieć swój interes. Męczyła mnie praca na etacie. Kiedy też postanowiłam, że nie zamieszkam w Niemczech na stałe, że mam miejsce jest tutaj, to też odebrałam przekaz z nieba 10 września, że ja tą szkołę założę. Na początku, czy ja jestem germanistą, stanowiciem niemieckiego z wykształcenia, więc założę tą szkołę. Zaczęłam pytać o dotację z Urzędu Pracy. Oczywiście też z wiarą po to sięgnęłam. Miałam różne, szatan mi tutaj różne komplikacje budował, ale stanęłam w wierze, twardo stałam na słowie. I w ubiegły piątek podpisałam umowę. Czekam teraz na przelew dużej sumy. I ruszam, w najbliższym czasie ruszam. Idę dalej w wierze w tej decyzji i w tym przekazie z nieba. Też to całe po prostu moje życie się zmieniło się diametralnie, niesamowicie. I kolejna rzecz to to, że ja bardzo miałam takie pragnienie jak mała dziewczynka, żeby mieć rodzinę, żeby mieć męża, żeby mieć dzieci. Różnie też demon mnie oszukiwał w tym. Ja też chodziłam przez w starym życiu w nielegalne związki, które mnie tak naprawdę niszczyły. Ja też właśnie ta pustka, którą miałam nieustannie w tym starym życiu, ja po prostu chciałam ją zapełnić, ale nic nie było w stanie zapełnić tej pustki, tylko Jezus. Już teraz nie mam. Jestem szczęśliwa. I kolejna rzecz, podczas jednej właśnie z modlitw środowych tutaj w kościele, Artur ściągał rzeczy z nieba. I ściągał właśnie męża z nieba i ściągał dzieci z nieba. Ja doświadczyłam wtedy realnie, aż pamiętam, tam stałam. Ja padłam na kolana, trudno się to w ogóle słowami opisać. Ja wtedy odczułam. Na całym ciele miałam działanie Ducha Świętego. Ja wracałam w ogóle do domu, jakby wracała w jakichś obłoczkach. Ja byłam tak szczęśliwa, że ja tego męża będę miała. To już jest załatwione. Później kolejna była też modlitwa i Agatka się modliła właśnie o małżeństwa. I później jakoś też tak pięknie to ujęła, że dziękuję już za szczęśliwe małżeństwa. I to jest takie wewnętrzne przekonanie, że ja już to mam. Że ja teraz mogę się modlić o następne rzeczy. Mogę ściągać następne rzeczy z nieba, a to już mam. Poznałam Rafała. I to sama Rafała. To świadectwo chcę też Ci podzielić w najbliższym czasie. Tylko nadmienię, że to jest po prostu relacja z nieba. To jest relacja autentyczna z nieba. Naprawdę, rzecz jest Bogiem. To jest coś najpiękniejszego. Ja wiem, że się muszę zasługiwać, że ja to, te pragnienia, które ja miałam w sercu, to wszystko się spełniło, że każdy tak może, że wystarczy tylko nasze serce, nasze szczere serce, bo ja to naprawdę wszystko wiem, że to Bóg patrzy na moje serce, na te pragnienia, które ja miałam. Sny, które miałam, to wcześniej w starym życiu, ja tego nie rozumiałam, a to były takie też prorocze, często sny. I cieszę się bardzo, że znalazłam tutaj rodzinę. Tutaj wchodząc, ja czuję się naprawdę, ja to z radością zawsze przychodzę. Znalazłam przyjaciół, już mi szatan chciał oszukać, że ja stracę wszystko, nie będę miała w ogóle nikogo, w ogóle w moją społeczność wejdę. A ja od razu Duch Święty to po prostu pokazał, że ja mam nową rodzinę, ja mam ludzi, którzy mnie naprawdę kochają,
i czuć tutaj bezpiecznie. Moje bezpieczeństwo też wzrasta w Chrystusie, tutaj w Kościele. I też traktuję Agatkę i Artura jak swoich rodziców. To też we mnie narasta bardzo mocno, bardzo silnie. I jestem bardzo wdzięczna. Po prostu jestem szczęśliwa w tym miejscu, w którym jestem i chcę iść dalej za Jezusem. Chcę opowiadać o Nim też. To też było moim pragnieniem w starym życiu, aby głosić Ewangelię, aby głosić na dachach. To też taką wielką radość sprawiało. Już w tamtym czasie nie rozumiałam tego. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że mogłam się podzielić też z Wami świadectwem i tym wielkimi rzeczami, które Bóg dokonał w moim życiu w bardzo krótkim czasie, bo moje serce jest otwarte. Dzięki. Słuchajcie, wiara, prosta wiara, wiara efektem, której jest spotkanie, wiara, której efektem są później sukcesy. Wiecie, ja bym chciał, żebyśmy z tego wyciągali wnioski. Nie ma innej drogi, to jest droga wiary. Droga wiary jest. Jeśli coś się w naszym życiu dzieje, tam czegoś nie ma, bo my mamy problem na naszym poziomie, na poziomie uwierzenia. Rozumiecie? Jak się boksuje, a jak się nie boksujemy, to mamy, bo nie ma ludzi przez Boga do czegoś wybranych czy odrzuconych. Nie wiem. Ja, jak od kiedy Kasia przyszła, tak słuchałem zawsze, jak ona mówiła, to takie było, zawsze, ona wierzyła w to, co mówi. W takich małych sprawach. Ona mówiła, jadę po dofinansowanie. Ona nie mówiła tam, jadę, może mi tam się uda, dadzą mi pieniądze, czy coś. Nie, ona mówiła, tam jadę po to dofinansowanie, bo jaką szkołę zakładam. No to jak ja mówię, jak ona tą szkołę zakłada, po to poszedłem do Asi, bo wiem, że Asia też niemiecki. Ja mówię, Asia, bo tu już szkoła jest, mówię. Gdybyś poszła tam, porozmawiała. Wiecie, o co chodzi. To jest ruch wiary. A prosta wiara.